Chrzcicielu święty Janie, bądź nam zawsze ku obronie, a swoimi modlitwami prosić Boga gadać za nam. O Chrzcicielu święty Janie, bądź nam zawsze ku obronie, a swoimi modlitwami prosić Boga radź za nam. Słowa księdza kardynała Stanisława Dziwisza, arcybiskupa metropolity krakowskiego. Czcigodny księże prałacie, drogi kapłanie Grzegorzu, jako pasterz kościoła krakowskiego pragnę uczcić 50. rocznicę twoich święceń kapłańskich. Otrzymałeś je w królewskiej katedrze na Wawelu z rąk arcybiskupa Karola Wojtyły, dziś świętego Jana Pawła II. Tym samym rozpoczęła się dla ciebie i twoich kolegów z rocznika święceń służba kapłańska w kościele krakowskim. Ty z 50 lat swojego kapłaństwa 47 lat pracowałeś w Krakowie na Czerwonym Prądniku. Byłeś tutaj najpierw duszpasterzem, następnie przez wiele lat proboszczem, a teraz jako emeryt dalej służysz Bogu i ludziom. Trudno wymienić wszystkie twoje dzieła. Dość powiedzieć, że parafia świętego Jana Chrzciciela w swoim duchowym i materialnym wymiarze jest owocem twojej ogromnej proboszczowskiej pracy, żarliwej modlitwy, cierpień i trudów. Można powiedzieć, że oddałeś jej całe kapłańskie życie, a uczyniłeś to w stylu godnym naśladowania. Twoja bezinteresowność i skromność życia sprawiła, że zdobyłeś ogromne zaufanie, szacunek i wdzięczność parafian, którzy razem z tobą zbudowali tę wspólnotę od podstaw. Czcigodny księże prałacie Grzegorzu, dziś wraz z tobą i z wszystkimi uczestnikami tej uroczystości dziękuję Jezusowi Chrystusowi, najwyższemu i wiecznemu kapłanowi, za 50 lat twojego kapłaństwa. Dziękuję także tobie za owocną służbę w Kościele Krakowskim. Drogi złoty jubilacie, jesteś jednym z tych księży naszej archidiecezji, którzy są ukrytymi, ale faktycznymi jej filarami. Niech ci dobry Bóg błogosławi na dalsze lata, a ja wdzięczną modlitwą oraz życzliwą pamięcią otaczam ciebie i wszystkich uczestników tej uroczystości. Stanisław kardynał Dziwisz.
czcigodny nasz księże prałacie Grzegorzu. Minęło 50 lat od chwili, gdy przez włożenie rąk świętego Jana Pawła II zostało ci dane i zadane Chrystusowe kapłaństwo. Ten rok jubileuszowy jest okazją, by przyjrzeć się temu, co w kapłaństwie jest najważniejsze, co jest centrum życia i działalności oraz całej skuteczności kapłańskiego posługiwania, a więc przyjaźń z Chrystusem. Niech to jubileuszowe zbliżenie się do Chrystusa będzie dla ciebie ciągłym źródłem radości w twoim kapłaństwie. Niech będzie również źródłem osobistego szczęścia i wielkiego dobra. Całe twoje kapłańskie doświadczenie, różnorodną posługę i jej owoce za wzorem świętego Jana Pawła II chcemy wraz z tobą zawierzać Matce Chrystusa, która jest Matką Łaski Bożej i Matką Kapłanów. Drogi księże prałacie Grzegorzu, dziękczynienie jubileuszowe jest zawsze koniecznym wstępem do nowej łaski, na dalsze lata posługiwania Kościołowi. Życzymy dużo zdrowia, obfitości Bożych darów, która niech nieustannie sprzyja i prowadzi. Na dzisiejszy twój, księże prałacie Grzegorzu, złoty jubileusz kapłaństwa został skomponowany przez pana Dominika Pietraszkę, naszego parafianina, tryptyk świętojański, inspirowany brązowymi drzwiami wiary pana Wincentego Kućmy do kościoła świętego Jana Chrzciciela, których byłeś inicjatorem i pomysłodawcą. Cieszymy się, że na twój jubileusz zostały już w części zamontowane. To jest nasz wspólny dar wraz z modlitwą wdzięczności za twoje kapłaństwo. Niech jego premiera w naszej świątyni będzie również naszym przygotowaniem do tej jubileuszowej Eucharystii. Za organami zasiada pan Rafał Zimowski, wykonawcy pani Katarzyna Wiwer, sopran pan Marcin Wolak bas i pan Marcin Wasilewski Kruk baryton. Księże prałacie Grzegorzu, szczęść Boże na dalsze lata twojej posługi kapłańskiej.